Czy życie ma sens? Co się w zasadzie za nim kryje? Czy istnienie samo w sobie ma jakiś powód, by egzystować? Gdy skupiamy się na tych pytaniach, można popaść w melancholię. Jednak dlaczego ktoś szuka powodu, by żyć? Dlaczego jednak warto przeżyć swoje życie? Pokazał Portagas the Ace podczas wojny na Marineford, kiedy to w pewnym momencie konfliktu popłakał się, bo wreszcie zrozumiał. Po co? Witam, ja jestem Kapelusznik, a w tym oto materiale przyjrzymy się sylwetce brata Luffy'ego, czyli Ace'a, i odpowiemy sobie na wszystkie zawarte we wstępie pytania. Zapraszam. Warto sobie powiedzieć, że Ace reprezentował bardzo spory potencjał i mówię to z góry. Miał mieć propozycję zostania władcą mórz, był kapitanem piratów Spade'a, kapitanem drugiej dywizji załogi Białobrodego i nagrodę o wysokości 550 milionów berry. I to w zasadzie w wieku 20 lat, kiedy umarł. Także wykazywał nieprawdopodobny potencjał. Warto też podkreślić, że miał opanowane królewskie haki, a nowelka Ace'a potwierdza także u niego zbrojenie. Przy czym posiadał on potężną logię ognia, której używał do różnorodnych ataków. Czy to na przykład ogromną kulę ognia, jak przy walce z Czarnobrodym, czy też używał swoich palców jak pistoletów podczas konfrontacji z marynarzami na Marineford. Jestem zdania, że gdyby nadal byłby w historii, to po tej skipie moglibyśmy mówić o postaci z pełnym opanowanym każdym rodzajem haki oraz niesamowicie wyeksploatowanym owocem. Nawet Van Aag zauważył przy walce Ace'a z Czarnobrodym, że kapitan drugiej dywizji piratów Białobrodego nawet bez owocu jest bardzo groźny, co także świadczy pozytywnie o jego umiejętnościach bazowych. W przeszłości, przed dołączeniem do załogi Białego, zremisował Ace także z Jimbe. Także wszystko to świadczy o tym, że mieliśmy do czynienia z młodym geniuszem, który niestety ostatecznie poległ w boju. Czuć również było, że mamy do czynienia z genami Rogera. Na koniec warto podkreślić, że Ace musiał dysponować niesamowitymi umiejętnościami nawigatorskimi, skoro odnalazł pojedynkę Czarnobrodego na Grand Line. Kim był Ace? Postać wywołująca z pewnością wiele kontrowersji, zwłaszcza przez pewną sytuację, ale do tego dojdziemy. Ace'a urodziła Portagas de Rouge. Niestety zmarła w połogu, a dziecko przed światowym rządem ukrył Garp, wieloletni rywal Rogera. Trafił on do znajomej Garpa, czyli Dandan, na wychowanie. Garp został dla Ace'a przybranym dziadkiem, który go czasem odwiedzał, a Dandan przybraną matką. Ace spędził swoje dzieciństwo razem z Sabo i Luffym. Od dziecka w zasadzie był bitny i odważny. Nie bał się nawet razem z Dandan stawić czoła przeciwko innemu przestępcy. Czy też razem z Sabo okradali lokalne miasto i innych rzezimieszków. Ale najważniejszą kwestią, jaką musimy zapamiętać, jest to, że Ace powodował liczne problemy i bójki z innymi ludźmi, którzy źle mówili o jego biologicznym ojcu. Prawdopodobnie też przybrał nazwisko swojej matki, by ukryć swoje prawdziwe pochodzenie. Warto przypomnieć, że matka nazwała go Goldie Ace. Ace mimo wszystko był troskliwym dzieckiem. Martwił się ostatecznie o Luffy'ego, Sabo, Dandan czy Garpa i kochał swoją przybraną rodzinę. No i przede wszystkim Ace razem ze swoimi braćmi chciał być wolny bardziej niż ktokolwiek na świecie. Taką obietnicę sobie złożyli. Z czasem Ace wypłynął w morze i po wielu perypetiach dołączył ostatecznie do Białobrodego, którego na początku chciał zabić, lecz czasem uznał go za swojego przybranego ojca. Co ciekawe, Białobrody chciał z niego uczynić przyszłego króla piratów, nawet kosztem samego siebie. A Ace w tym czasie chciał uczynić z Białobrodego króla piratów.
taki paradoks. No a reszta to już historia. Ace wyrósł pomimo pewnej lekkomyślności czy żarłoczności na inteligentnego z dużym potencjałem mężczyznę, który nigdy nie pozwalał obrażać rzeczy, na których mu zależało, oraz nigdy nie uciekał od walki. Między innymi dlatego wszczynał burdy z lokalnymi mieszkańcami z Królestwa Goa, którzy obrażali jego biologicznego ojca. Bo tak naprawdę żył w jego cieniu całe swoje życie. Dlatego mówiłem, by zapamiętać kwestię o tym, że Ace'a irytowali ludzie, którzy nienawidzili Rogera. Powodowało to u chłopca depresję wymieszaną z gniewem, ponieważ ludzie się bali krwi człowieka, który został królem piratów. Spowodowało to nawet z czasem niechęć Ace'a do Rogera i także to, że zastanawiał się nad swoim życiem, zadając sobie ciągle pytanie, czy to dobrze, że się urodził. Zresztą, jak sam stwierdził, nie chciał sławy czy pieniędzy. Chciał tylko odpowiedzi na pytanie, czy to dobrze, że się urodził. Garp mu nawet powiedział, że Ace sam musi się o tym przekonać na własnej skórze, żyjąc dalej, by znaleźć odpowiedzi na to pytanie. A syn Rogera jest postacią kontrowersyjną, ponieważ zmarł przez własną głupotę, wedle wielu tłumaczeń. Gdyby nie dał się sprowokować Akainu, być może razem z Luffym spokojnie by uciekli. Tak naprawdę nie jego gdybania dotyczące słuszności jego własnej egzystencji wpędziły go do grobu, tylko nadmierna odwaga. Można rzec, że Akainu wcale nie wykazał się wysokim zrozumieniem przeciwnika, tylko Ace dał się za łatwo sprowokować do walki. Co jest sensem życia? Zanim odpowiem na to pytanie, to przypomnę, że nagrałem dwa filmy Nie winić następnych pokoleń oraz Nikt nie rodzi się zły. Są to dwie lekcje mocno forsowane przez Odę przez całą mangę. Ace, pomimo bycia synem Rogera, zasługiwałby żyć. Nie był Rogerem, był sobą. Sam Białobrody powiedział, że nie przypomina nawet swojego ojca w wielu kwestiach. Dlatego nie powinien być obwiniany za wszystkie zbrodnie Rogera, za jego życie. Oraz Ace nie urodził się zły, wręcz przeciwnie, był pozytywnym człowiekiem, który chciał żyć jako wolny człowiek w pirackim świecie. Więc co tak naprawdę jest sensem życia, skoro już wiemy, że Ace zasługiwał na to, by przeżyć swoje życie? Odpowiedź kryje się w płaczu Ace'a na platformie egzekucyjnej, jak wspominałem we wstępie. Powodem do życia są ludzie i momenty. Nie cofniemy czasu. Ace zaczął płakać, ponieważ uświadomił sobie, że tak naprawdę chce żyć z tymi wszystkimi ludźmi, którzy za niego walczą, czyli na przykład Luffy czy piraci Białobrodego. Wszystkie krótkie chwile, jakie z nimi spędził, wszystkie rozmowy, momenty, nadzieje, pragnienia, cele, przeżycia i tak dalej, które Ace'a ze wszystkimi tymi ludźmi łączyły, definiowały jego życie. Identycznie nasze życia. Tak samo opierają się one na samej drodze i dążeniu do celu oraz na przeżywaniu wszystkiego po drodze z różnymi ludźmi i to nadaje sens naszemu istnieniu, ponieważ życie samo w sobie nie ma celu istnienia. To my go nadajemy z tymi pragnieniami, ambicjami, celami itd. Więc Ace, który całe życie kwestionował sens swojej egzystencji, dopiero u progu śmierci zrozumiał, że zawsze warto próbować żyć, że każde życie jest coś warte, a poddanie się śmierci to tylko ucieczka od własnych problemów. Dlatego, gdy umierał w rękach Luffy'ego, miał już odpowiedź. Dobrze, że się narodził i umarł z uśmiechem na ustach.